Witamy w 28 odcinku programu Słowonoc, Dobranoc. W liście do Efezjan w 2 rozdziale, w wersecie 8 czytamy: łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest z was, jest to Boga dar. Co tak naprawdę jest tu Bożym darem? Ten fragment rzeczywiście może, ale nie musi wprowadzać w błąd. To zależy, czy podejdziemy do tekstu w pełni ufając, że cokolwiek tu odkryjemy jest tym, co Bóg mówi do nas, czy też nie. Mówię tak dlatego, ponieważ wiele osób, interpretując ten tekst z listu do Efezjan, jako Boży dar uznaje tylko zbawienie z łaski. A ponieważ jesteśmy zbawieni przez wiarę, to oznacza, że wiara jest produktem człowieka, przez który przyjmuje zbawienie. Innymi słowy, Bóg jest autorem zbawienia i udziela go z łaski, a człowiek jest autorem swojej wiary, przez którą to zbawienie przyjmuje. Próbujmy się jednak przyjrzeć tekstowi, czy rzeczywiście to, co napisał autor natchniony, potwierdza takie stwierdzenie. Na początek przypomnijmy sobie, że tekst, którym zazwyczaj się posługujemy, kiedy czytamy Biblię, nie jest tekstem natchnionym. Mam nadzieję, że nikogo tym stwierdzeniem nie zszokuje. Otóż tekstem natchnionym w przypadku Nowego Testamentu jest tekst, który był oryginalnie zapisany w języku greckim koine. To, czym się posługujemy, to tłumaczenie tekstu. Stąd zresztą mamy tyle wersji Biblii w języku polskim, ponieważ tłumacze starają się w swojej pracy jak najdokładniej oddać tekst oryginalny. A to wymaga pracy i często lingwistyka oraz badania historyczne dostarczają tłumaczom tekstu natchnionego więcej możliwości do wydania kolejnego, jeszcze bardziej poprawnego wydania tłumaczenia tekstu greckiego. Przyjrzyjmy się zatem tekstowi greckiemu. To gar hariti. To jest celownikiem rodzajnika określonego ho i odnosi się do łaski haris, która również jest w celowniku hariti. Pomiędzy mamy wyraz gar, który jest spójnikiem wskazującym na powód. Zatem to, co Paweł apostoł chce powiedzieć, to to, że z powodu łaski este sozomenoi. Este to druga osoba liczby mnogiej czasownika eimi, być, w czasie teraźniejszym. Zaś sozomenoi to imię słów czasu teraźniejszego czasownika sozo, który oznacza uratować, zbawić. Czyli z powodu okazanej nam łaski jesteśmy zbawieni. Dalej apostoł napisał: dia pisteos. Dia to przyimek, który wskazuje na instrumenty lub sposoby, przy pomocy których jakaś czynność jest wykonywana. Pisteos to rzeczownik pistis, wiara w dopełniaczu. Zbawieni więc jesteśmy ze względu na okazaną nam łaskę, a instrumentem jest w tym przypadku wiara. Następnie Paweł pisze takie słowa: kai touto uk ex chimin theou todoron. I to nie z was, to Boży dar. Spójnik kai i łączy tą wypowiedź z poprzednią, więc to, co Paweł mówi teraz, jest powiązane z tym, co powiedział do tej pory. Dalej, wyraz touto jest zaimkiem wskazującym w mianowniku rodzaju nijakiego. Po czym następuje stwierdzenie uk ex chimin, nie z was. Co wyraźnie wskazuje na pochodzenie. I wreszcie kończy to wszystko Paweł słowami teu to doron, Boży dar. Mamy tu użyty przed słowem doron rodzajnik określony ho, więc możemy to przetłumaczyć na język polski jako to Boży dar, ponieważ mowa jest o konkretnej rzeczy. Aby odpowiedzieć sobie na dzisiejsze pytanie, należy zrozumieć znaczenie zaimka wskazującego tou to. Zaimek ten wskazuje na Boży dar, który nie jest z nas, czyli że my nic nie możemy do tego dołożyć, ponieważ jest to dar Boga. Ale czym jest to to? Mamy do wyboru dwa rzeczowniki: łaska i wiara. Do którego z nich odnosi się zaimek tou to, który wskazuje, że to, o czym mówi, jest darem Boga? Oba rzeczowniki, zarówno charis, łaska, jak i pistis, wiara, są rodzaju żeńskiego. Zaś zaimek touto jest rodzaju nijakiego, więc raczej nie może wskazywać na którykolwiek z tych rzeczowników, ani na łaskę, ani na wiarę. Na co więc wskazuje zaimek touto? Otóż wskazuje na całą wypowiedź, która go poprzedza, a więc na słowa łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Zaimek touto obejmuje całą tą wypowiedź. Jest niejako jej podsumowaniem, po czym wskazuje, że to wszystko nie jest człowieka, a jest Bożym darem. Zatem zarówno zbawienie przez łaskę, jak i wiara nie jest człowieka.
jest Bożym darem. Nie rozważajmy jednak tego fragmentu w oderwaniu od całości wypowiedzi Pawła. Zanim apostoł stwierdza to, co mamy w 8 wersecie, rozwija przed nami obraz tego, co Bóg czyni sam z grzesznikami, których postanowił zbawić. W całym tym opisie jedyne orzeczenia, które odnoszą się do człowieka jako podmiotu, opisują upadły stan duchowo martwej istoty. Wszystkie czasowniki opisujące zbawienie człowieka za swój podmiot mają tylko i wyłącznie Boga. Co więcej, po tym jak Paweł podsumował to wszystko właśnie w wersecie 8, w wersecie 10 tak napisał o nawróconych grzesznikach. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Jezusie Chrystusie. Ponownie nie ma tu miejsca na ludzką aktywność, a wszystko, co dotyczy ludzkiego zbawienia, łącznie z tym, co pisał o wierze, Paweł umieszcza w rękach Boga.